Czytamy pracę Bala Sulama. Przeczytamy skróconą wersję. Pełną wersję można przegrać. Darowanie Tory. Krótka wersja. 12 punkt. Człowiek rodzi się z miłością do siebie, która jest zapieczętowana w nim i cały ruch jest według siebie, bez żadnej iskry oddawania dla bliźniego. W ten sposób jest oddalony od Stwórcy. Jeżeli otrzyma od dobrego otoczenia lekcję oddawania dla bliźniego, żeby dostać nagrodę w tym świecie albo w następnym, to się nazywa liszma. A jakby wyrośnie, to się nazywa lolishma. Jak wyrośnie, to otwierają mu, jak ma dojść do przykazań lishma, co przedstawia sobą intencja dostarcza tylko radości dla Stwórcy dzięki Torze i przykazaniom, jak jest powiedziane, zbudował zły początek i lekarstwo do Torę i wszystko robić, wszystko dla oddawania, nawet na zewnątrz, żeby tylko mógł oddawać. No, doprowadźmy rzeczy do porządku. Jest pragnienie otrzymywać. Słyszeliście. Jest pragnienie oddawać. Obydwa te pragnienia występują przeciw siebie. W ten sposób jest całe stworzenie skonstruowane. Więcej nic nie ma. Pragnienie emanacji kieruje pragnieniem otrzymywać, żeby doprowadzić go do jedności samego siebie. Taki jest program pragnienia emanacji. To jest założone w pragnieniu. Jest napisane, że dobro, które niesie dobro, zjednoczenie ze Stwórcą, zbudował stworzenie, zbudował go z programem, przyprowadzić go do zjednoczenia, a doprowadzić do zjednoczenia można w ten sposób, żeby stworzenie poczuło się w stanie Stwórcy, dlatego Stwórca buduje stworzenie odwrotnym do siebie, dlatego nazywa się tworzenie, coś zewnętrznego od niego i to powinno przeprowadzić go do wszystkie stany w czasie, kiedy zmądrzeje i poczuje, że jest Stwórca. To nie jest po prostu, żeby być mądrym i poczuć, tylko ona przyjmuje wszelkie całą, wszystko, co jest w Stwórcy i w kierowaniu stworzeniem i siła emanacji nazywamy światem, siłę otrzymywania nazywamy kli, a połączenie między nimi to jest intencja albo ekran, masach. Za pomocą intencji i za pomocą intencji dodawania otrzymywać od otrzymywania. Sam przedmiot swojego działania jest dającym. Jeżeli otrzymuje po to, żeby napełnić komuś nasłodzenie, to znaczy, że nie otrzymuje, tylko daje i używa swoje branie jako środek. Nie ma innego działania, nie ma innego sposobu związku z innym. Jak możemy uczestniczyć w tych rzeczach, za pomocą czego mądrzejemy, za pomocą czego dochodzimy do równości do Stwórcy, za pomocą czego czujemy jego działania, za pomocą czego robimy się tacy jak on. Przecież to jest cel. Celem jest to, żeby być takim jak on. Jak mówię, daje napełnienia Stwórcy, to też jest niezrozumiałe, ale bardziej jest zrozumiałe dla nas, żebyśmy byli tacy jak on. To jest bliższe do naszego przedstawienia egoistycznego. Być takim jak on, to oczywiście, że to znaczy, że dawać i zrozumieć emanację i otrzymać wszystko dla siebie, kierować całym stworzeniem. Wszystko tam jest. A co to jest takiego, żeby być jak on? Zrozumieć program od początku do końca i wszystkie działania można zrozumieć tylko
dzięki temu, że rozkładamy go i składamy go. I w ten sposób widzimy różnicę między Stwórcem a Stworzeniem i sposób upodobienia się do stworzenia do Stwórcy. I w to wchodzi światło i ciemność, plus i minus na każdym poziomie. W naszym podniesieniu, jak światło działa na kilim, działa na nie w taki sposób, że cały czas swoim wpływem na kli, kli przybiera różnego rodzaju formy do momentu, kiedy nie dochodzi do ostatniego stanu pełnym zjednoczeniu według właściwości ze Stwórcą, ale kli powinno przejść przez te stany zmiany, takiej etapy, w etapach ze zrozumieniem i z pragnieniem, nawet z działaniem z własnej inicjatywy. To znaczy potrzebujemy zrozumieć, na ile jesteśmy odwrotni, na ile powinniśmy przyjść do stanu, że będziemy chcieli się zmienić i być podobnymi. Powinniśmy zrozumieć program, za pomocą którego możemy się zmienić, wprowadzić ten program w działanie naszym pragnieniem i przejść te wszystkie etapy i te działania i operacje, jak też na sobie, w naszym pragnieniu, tak też na całym stworzeniu, stworzenia, które znajduje się pod nami, martwe, roślinne, zwierzęce, i wtedy podniesiemy się z rozbicia do naprawy, w pełnym naszym uczestnictwie w tym, w zależności od tych zmian, które powinniśmy przejść, i powinniśmy przyciągnąć rozum i uczucia, włączyć się w wspólny program i wypełnić działanie w ten sposób, że wzywamy te siły i kierujemy nimi, i wtedy to realizuje się. W taki sposób przechodzimy do do porównania, do równości według właściwości ze Stwórcą. Będziemy równi w sile i w zrozumieniu. To jest najwyższy poziom naszego rozwoju. Dlatego w naszej pracy, na każdym etapie, na każdym kroku możemy na każdym etapie dostaję jakieś zewnętrzne działanie i zaczynam szukać, i wtedy uderzenia mnie podpychają, i wtedy pragnienie otrzymywać przyjmuje poprawną decyzję, wykonuje poprawne działania, i to wszystko od cierpienia, od uderzenia, albo też biorę pod uwagę rady, pomoc, alternatywnego porządku. I jeszcze przed uderzeniami zaczynam się naprawiać. Jaka różnica? Różnica jest w moim odczuciu, w moim przedstawieniu, w mojej gotowości, w moim odnoszeniu się do Stwórcy. Albo podnoszę się pod wpływem uderzeń bez pragnienia i na każdym poziomie do momentu, kiedy pragnienia, znaczy uderzenia przywołują te pragnienia, albo też staram się na górze wszystko, co zostało mi dane, samodzielnie dojść odczucia tej konieczności podniesienia się to piękno emanacji, i to piękno przyciąga mnie do przodu siłą większą niż negatywne działanie z tyłu. Ja decyduję tempo swojego rozwoju, dlatego że ja chcę się rozwijać w rytmie większym niż
niż program stworzenia działa na mnie uderzeniami z tyłu. Ja samodzielnie budzę się, a nie w taki sposób. Przychodzimy do tego, co, do tego wyboru, który mamy, który jest tym, albo szukać dopełniającej siły od światła i z jednej strony, skąd mam to wziąć, a z drugiej strony zrozumiane nam jest, że jeżeli nie będziemy rozwijać się za pomocą tych alternatywnych sił, to nie będę ja. To będzie jakieś tam małe zwierzę, które cały czas rozwija się pod działaniem uderzeń w czasie swojej ewolucji. Nie ma w tym niczego tego, co zrobiliśmy do tego momentu. Myśleliśmy, że tylko martwa roślina, zwierzęca przyroda rozwija się przez samą przyrodę. I tylko jak pojawi się człowiek kilka tysięcy lat temu, jak to samodzielnie, co ewolucja się skończyła? Jak człowiek zrozumie, przeszedł z małpy, no i co dalej? No tak, jakbyśmy się rozwijali swoim rozumem? Nie. Razem z rozumem też wypełniamy rozkazy przyrody. I nie idziemy naprzeciw niej, dlatego że ogólnie nasz rozum też jest częścią przyrody. I ryby, i zwierzęta widzimy teraz coraz bardziej dzięki nauce. Dowiadujemy się takich rzeczy, że to są cuda, w jaki sposób oni się jednoczą i jak kierują życiem, w jaki sposób mogą się zorganizować w różnych warunkach. Tam nazywamy to instynkt, a tutaj mówimy rozum. A nasz rozum realizuje instynkty bardziej instynktywnie, jeszcze bardziej. Na tyle, że się sami niszczymy. Zwierzęta mają taką siłę samoobrony, a my tego nie mamy. Krótko mówiąc, ewolucja nie skończyła się. Nie możemy rozwijać się samodzielnie do momentu, kiedy nie dostaniemy siły dodatkowej oprócz przyrody, oprócz Stwórcy, który wpływa na pragnienie i rozwija go. Jak jeżeli nie znajdę tej siły, to wszystko będzie przegrana gra. To wszystko zrozumiałe. Jak przyjedzie, to przyjedzie. Jak to się cieknie, tak cieknie. I tak myślimy czasami. A co mówi nauka Kabbała? Daje nam możliwość przyciągnąć dodatkową siłę, trzecią, do naszego rozwoju. I w tej trzeciej sile ja będę kierował. Nie mogę powiedzieć nic na temat siły światła, który prowadzi kli tak jak pociąg. Nie mogę z tym zrobić nic, mogę tylko dojść do dodatkowej siły i za pomocą jej mogę się rozwijać przede wszystkim w rozumie i w odczuwaniu. Zrozumie, jakie procesy przechodzę, co to za pociąg, gdzie on jedzie i dlaczego, jakie wewnętrzne siły tam działają, w jaki sposób pracuje jego silnik, wszystko powinienem wiedzieć. I w ten sposób dowiem się, będę w stanie dowiedzieć się, jaka jest potrzebna mi ta zewnętrzna siła, która jest mi potrzebna i co mogę zmienić. Wtedy będę wiedział i wtedy zobaczę. Inaczej mówiąc, zanim dojdziemy do zrozumienia tego, jaką mamy przyrodę, jaki jest nasz egoizm, odczucie zła, rozkrycie zła, zanim otrzymamy siłę i dowiemy się, jaka siła nas rozwija, i nie, to jest siła przyrody, nie znajduje się w naszej władzy. Zanim dojdziemy do tego zrozumienia, nie mamy o czym mówić. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, jaka jest realność. Dlatego mówią kabaliści, że nauka kabały to jest źródło wszystkich nauk.
Ona uczy los materii i sił działających w niej i rozwijających materię. A ta dodatkowa siła, ta, którą ja przyciągam, i za pomocą nauki kabały zaczynam organizować związek z tą dodatkową trzecią siłą, której nie ma we mnie od początku. To nie jest światło, które kieruje pragnieniem otrzymywać i prowadzący go po drodze. To jest światło wracające do źródła, to jest co innego. Jeżeli ściągam go, to przychodzi. Jeżeli nie, to nie przychodzi. To się podnoszę siłą światła i jedno przeciw drugiemu. Światło wracające do źródła to jest ta dopełniająca siła, która pozwoli wejść mi na poziom mówiący, na poziom Adama. Nie robi żadnego działania. Ta siła samodzielnie. To działanie jest w tym, że kieruje ją i na ile, w tym stopniu, na ile ja rozumiem co i jak, wprowadzam ją w działanie. Jeżeli nie wiem, jak ona działa, to chcę, żeby działała mimo wszystko i chcę wbrew swojemu pragnieniu otrzymywać i temu pociągowi, który jedzie sam z siebie. I na uka kabała przekazuje mi związek, określa mi związek z tą trzecią alternatywą siłą i wtedy mogę rzeczywiście podnosić się, rozwijać się w ten sposób, jak to się nazywa, Adam, człowiek, jak widzę Stwórca, który widzi z góry wszystko i widzę swoje stworzenie, swoją materię z góry i tą siłę, która popycha tą moją siłę po tych torach i ten program. Jak na pewno dojdziemy do końca za pomocą dwóch sił, patrzę na to też z góry, jak Stwórca, który tymi dwoma siłami rządzi nad stworzeniem. Chcę, żeby we mnie była ta trzecia siła. Ta trzecia siła to jest ta średnia linia, to jest ekran. To jest siła całkowicie osobna. Średnia linia nazywa się Adam, który tą linię buduje w sobie. I tylko za pomocą tej siły chcę rozwijać się. Tam będą moje postanowienia, wybory, tam będą moje działania i rezultaty mojego działania. To wszystko będzie tam, w środkowej linii. W dwóch liniach rozwijamy się jak zwierzęta. Dobra siła, zła siła. Idziemy w stronę dobrego, uciekamy od złego. Później następna siła to jest rozum, ograniczenie, cymsum, sprawdzam, i czy jest odczucie zła, jest odczucie dobra i wtedy jest postanowienie. I wtedy sam decyduję, w jaki sposób się podnosić i na ile się podnosić, tylko w średniej linii, z dołu w górę. I następne ograniczenie. Też powinien przez to przejść. Wszystkie ograniczenia są w tym, że biorę ogólny program podniesienia się wszystkich według ewolucyjnej drogi i robię, co tam należy. Powinienem zatrzymać, kierować tą ewolucją, dlatego że kierując ewolucją staje się człowiekiem, Adamem, ale przede wszystkim powinienem zrozumieć, co ten program ewolucyjny robi ze mną. Dlatego darowanie Tory pozwala nam podnieść się nadzwyczajnym procesem i zostać Adamem.
I teraz zachodzi to w całej ludzkości, która zaczyna widzieć, że jest w pełni, znajduje się we władzy czegoś tam. Nie to, że sami coś robimy na tym świecie, nawet tych systemach, które zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy te systemy według naszego egoizmu, naszej przyrody. I to nie przyroda, to nie. Nie jesteśmy my, tylko przyroda nas wepchnęła na te działania. No, zbudujcie takie środowisko, tak zorganizować siebie i wszystko. To wszystko jest przyroda. I teraz widzimy, że ten proces jakby jest niedostateczny do rozwoju. I zobaczyliśmy sytuację, że powinniśmy się podnieść nad tym procesem i przede wszystkim zrozumieć, że to nie jest nasz proces, tylko siła przyroda, albo to stwórca, albo światło, to nieistotne. I jesteśmy w sytuacji, kiedy powinniśmy zacząć uczyć się kierować tą siłą. Staramy się kierować ją naszym egoizmem, ale to już nie pracuje, dlatego że weszliśmy już w taki stopień, w taki stan, że już sami powinniśmy odczuć ten program i zbudować nowy program. Tak, jak każdy na swoim indywidualnym poziomie otrzymuje to przebudzenie, tak cała ludzkość otrzymuje te przebudzenia. Jak otrzymaliśmy te przebudzenie od uderzeń, a człowiek, ludzkość znajduje się na niższym poziomie i otrzyma przebudzenie na niższych poziomach, na poziomach życia materialnego, bezpieczeństwa życia generalnie. Tak jak wszystkie kataklizmy w przyrodzie, to wszystko będzie, ale to wszystko jest po to, żeby doprowadzić człowieczeństwo do tej alternatywnej siły, żeby była w stanie sama z sobą kierować. I zaczynamy widzieć coraz więcej negatywnych działań i musimy szukać tej siły i podniesiemy się. Dlatego wszyscy, którzy się zajmują nauką kabałę, w jaki sposób znaleźć tą rzecz, nie zrozumieją i nie będą w stanie znaleźć w tym świecie nic, dlatego że to są tylko dwie siły, a my potrzebujemy trzecią. Nie będą w stanie otrzymać, nie mogą dać tej siły we wszystkich swoich naukach i przyjdą. A na razie powinniśmy pomagać w jakiś sposób, zrozumieć, że jest taka rzecz, chociaż jeszcze na razie nie chcą, nie są w stanie, nie są w stanie tego znaleźć, tej rzeczy. Ale wszystko jedno powinniśmy im wyjść naprzeciw, na spotkanie. Przy tym, że nie chcą słuchać, denerwują się, odwracają. Jak normalnie, jak dzieci się zachowują, co zrobić? To, co pan powiedział teraz, to powiedział pan w naszym języku, czyli my powinniśmy wziąć tą trzecią siłę, przyłączyć się do niej, dać ją dla światła, ale światu nie możemy wyjaśnić tego, o tej trzeciej sile, to możemy tylko mówić, tylko łączcie się, jak mamy im wyjaśnić? Nie, spokojnie, powinniśmy im to przekazywać stopniowo, nie są gotowi, żeby to usłyszeć, ale jak będą gotowi usłyszeć, pokażmy, wyłóżmy karty na stół i zobaczmy, gdzie się znajdujemy. Podnosimy się pod wpływem przyrody. Widzicie, że nie możecie kierować światem. Świat kieruje się swoim programem, a my jesteśmy tylko podmiotami tego. No, zapiszmy to. Paragraf numer 1, później paragraf numer 2. Jeżeli w ten sposób rozwijamy się, to nie wiemy, dokąd dojdziemy.
W jaki sposób możemy otworzyć program i w jaki sposób możemy zacząć kierować tym programem? A przecież oni dzisiaj bardzo chcą polepszyć sytuację. Oni myślą, że zrobili błąd z wspólnym rynkiem. No ale to było zaprogramowane w tym programie. No to zrobiłem to, no, to ten błąd. W poprzedniej minucie powiedział, że tak było i tak miało się zrobić i tak miało być i nic się nie może, mogło się stać. A mówiąc o tym, to jest głupota. Często jak rozliczamy się z przeszłością, jak czytaliśmy, rozmawialiśmy, że to wszystko jest, że to jest odwrotna strona Stwórcy. Tak jest zbudowany człowiek. Póki nie łączy się z działającą siłą, to rozumie, że on tutaj w ogóle nie ma żadnej funkcji, nie jest nikim ani niczym. Jest działanie i są środki. Także my jesteśmy... Na ile ludzkość znajduje się w sytuacji bez wyjścia? Jeszcze nie weszliśmy do tego kryzysu. Jeszcze nie widzimy tego kryzysu. Kryzys to jest wielowarstwowy. To nie jest to, że brakuje mi pieniędzy dodatkowych, czy jakieś tam państwo ma większy kryzys, większe bezrobocie, mniejsze bezrobocie. To nie o to chodzi. Nie w tym sprawa. W najbliższych latach mam nadzieję, że będzie to bardziej skoncentrowane. Zobaczymy to w ciągu roku albo dwóch i zobaczymy, że świat nie jest w stanie więcej istnieć. Nie jest w stanie. Uderzenia, kataklizmy, ekonomia, przemysł, bankowość nie będą w stanie dać sobie radę z tą ilością bezrobotnych. Jak będziesz miał 500 000 000 bezrobotnych, no to co z tym zrobisz? No, świat nie jest gotowy do tego. Nie mamy systemów. I przyjdzie im do tego, że będą musieli zacząć słuchać. I nasz następny etap, następny paragraf, to oprócz tego, że idziemy razem z ewolucją i rozumiemy ewolucję, rozwijamy się według ewolucji, powinniśmy rozumieć, dlaczego ona kieruje nas w takie duże kryzysy. Jak znajdujemy się na poziomie martwym, roślinnym, zwierzęcym, to wtedy mogą zniknąć, jak dinozaury. W ciągu 2001 roku ile zniknęło zwierząt ze świata i roślin? Tysiące. Też tak możemy zniknąć. Jesteśmy częścią przyrody. Jeżeli popatrzysz na kulę ziemską z boku, to co zobaczysz? Tam są różne zwierzęta i też jesteśmy jednym z nich. Także też możemy wpaść pod wpływ tej gilotyny. Dlatego nie mamy innych wariantów. Tutaj powinniśmy szukać trzeciej siły, która będzie pracować w przyrody. Czyli powiedz przeciw Stwórcy, przeciw duchowności, powiedz jak chcesz, ale jakby to była jakaś taka grupa ratowników, że przylatują, jak pokazują ci, w Hollywood pokazują, przylatują jacyś kosmonauci i chcą zagarnąć Ziemię. Możemy zniknąć chwilę albo... Pokazują, w jaki sposób tam się bronić, jak powinniśmy w ten sposób zwrócić się do ludzkości. No i co mamy zrobić? Mamy się obronić? Gdzie jest nasza siła obronna?
żebyśmy mamy do czynienia z przyrodą, która nas podpycha. A następny etap to będą trzęsienia ziemi, powodzie, nie tylko w Japonii, tam co jest. No jest 600 tysięcy na całym świecie atomowych elektrowni. Nie wiem ile. No i co mamy robić? W jaki sposób zmienić ten program? Dlatego, że jeżeli znajdujemy się pod wpływem programu, to może ślepa przyroda. Kto wie, co będzie, jak ślepa przyroda teraz może zrzucić na nas kawałek czegoś wielkiego z kosmosu, żeby zniszczyć nasze życie na Ziemi, jeżeli to jest ślepa przyrody. Ze ślepą przyrodą nie możesz rozmawiać. Jak możemy znaleźć drugą siłę, inną siłę do naszego rozwoju? Jak mamy zmienić program? Za pomocą czego? I przede wszystkim powinniśmy podnieść się na poziom, gdzie będziemy już mądrzejsi, gdzie zrozumiemy, co to jest ogólna przyroda. I tutaj przychodzimy do etapu, gdzie na końcu powinniśmy zrozumieć, że nasza przyroda, pragnienie otrzymywać, to jest źródło wszelkiego zła. To jest źródło wszelkiego zła między nami. Jeżeli nie to, to byśmy nie burzyli ani rodziny, ani wychowania, ani tego, jak się odnosimy między sobą, jak się państwa między sobą odnoszą i religie i jeszcze inne głupoty, które żeśmy wymyślili w naszym egoizmie, które doprowadzają nas do wzajemnego zniszczenia. I potem, jak odczuliśmy to zło, to już nam wyjaśnia, że stopniowo możemy zapytać, co to jest dobre. To nauczmy się dobra od przyrody. Przyroda znajduje się w zjednoczeniu, w integralnym, jest to integralny mechanizm i czuje siebie jak całkowita część, nawet całkowita część. Tak, jak odwrotność, część całkowita. No ale tak to jest. I tak możemy sobie to przedstawić. Czego nam brakuje? Brakuje nam tylko podnieść się ponad naszą przyrodą. Jeżeli podniesiemy się nad przyrodą, to czy możemy wciągnąć zmianę w tym procesie, przez który przechodzimy, albo przyroda jest silniejsza od nas? Nie. Przyroda nie jest silniejsza niż my. Dlaczego? Dlatego, że przyroda kieruje nami tylko przez nasz egoizm. Jeżeli my będziemy wzajemnie siebie podtrzymywać nawzajem przed twarzą tego systemu, jeżeli zechcemy za wszelką cenę zjednoczyć się, wtedy siły, które odbieramy ze strony przyrody, będą rozwijały nas w dobry sposób. Nawet nasz egoizm, który się wzmacnia, ale już się nie tak wzmacnia, dlatego że już doszedł do takiego stopnia, że już nie chce się zwiększać, już czuje cierpienie, czym bardziej rośnie. I będziemy w stanie kierować przyrodą i za pomocą egoizmu, jak można to powiedzieć, przyjść do dobra. Jeżeli my dowiemy się, jak za pomocą jego budować związek, całe zło przyprowadza nas do konfliktów, a dobro do zjednoczenia. Dlatego powinniśmy koniecznie zmienić wszystko, to
to odnoszenie się ludzkości do życia, do wychowania i zbudować wszystko, co mamy. To tak, jak się odnosimy do dzieci. Mamy bardzo prosty przykład. Ja chcę wychować swoje dzieci, chcę wprowadzić ich w dobre otoczenie, żeby się nauczył, jak się ma zachowywać, jak ma jeść w ładny sposób, jak dbać o siebie, jak martwić się o innych, żeby się martwili o niego, żeby to wszystko było wzajemne między nimi. Ja chcę wprowadzić go w najlepsze, do najlepszego przedszkola. I żeby otoczenie było tam takie, żeby to był najlepszy wychowawca, żeby wszystko było w całkowite w zjednoczeniu. To jest w nas to wbudowane, dlatego że między ojcem a synem jest takie odnoszenie się. Tak. Mogę zrozumieć przez niego, jak mam się odnosić do ludzi, do otoczenia. Nie po prostu tak, że wewnętrznie podzielili nas na mężczyzn i kobiety. I to jest rezultat. I następny rozumiemy z tego, jak możemy zbudować dobre otoczenie dla siebie. Dla siebie, dlatego dla naszych dzieci, wnuków. I ta siła taka broniąca w nas pracuje. Powinniśmy teraz zbudować potężne przedszkole na całej ziemi, dla samych siebie. Ten, kto może być nauczycielem w tym przedszkolu, bardzo proszę, przychodźcie do nas. Dlatego ludzkość nie ma więcej problemów oprócz wychowania, wykształcenia. I nie ma większego problemu, żeby zrozumieć, że właśnie problem jest w tym. I nie mówimy tutaj, że za pomocą tego budzimy trzecią siłę na przykład. Mówimy, budzimy siłę, ale ona jest w nas. Znajduje się w zjednoczeniu między nami. Jest siła w ogóle. I nauka też udowadnia, że są ludzie, którzy jak się zbierają razem, to budują dopełniającą taką siłę między sobą. I ta integralna siła ma własne istnienie. Są ludzie, jak w narodzie, że mają jakąś ogólną pozycję, ogólny charakter i to daje tą siłę. To jest duchowna siła w gruncie rzeczy, która trzyma ich razem. I znajduje się nie nad nimi, tylko w nich, w formie ich zjednoczenia. Pokazuje się w ten sposób, że żyją razem, uczestniczą we wszystkim razem i to tak samo musimy wyjaśniać tutaj. Jednocząc się, budujemy tą nową, dopełniającą siłę, która nazywa się integralną siłą jedności. I stanowi się ona naszą obroną. No, do tego stopnia, że ta siła jest silniejsza od przyrody, klimatu, ekologii, czy tego, co się dzieje. To jest wyższa siła, która znajduje się już na poziomie mówiącym, który się znajduje nad przyrodą. Jeżeli zbudujemy nad sobą taką siłę, to jest silniejsze od wszystkiego i za pomocą tej siły to już na pewno będziemy przyspieszyć nasz rozwój, a nie jak króliki znajdujące się gdzieś tam w jakimś pociągu i wszyscy się trzęsą i nie wiedzą, gdzie, dokąd jadą. A my realnie kierujemy tym procesem. Wyjaśnienia Pana wydają się bardzo zrozumiałe i zdrowe. Oczywiście, że zrozumiałe. Tylko problem jest w tym, że większość ludzi, ja nie mówię o Tobie, ja mówię o wszystkim. No to w pięknych teoriach, ale człowiek chce poczuć. Człowiek powinien poczuć coś, skosztować czegoś, żeby powiedzieć, że coś w tym jest. No, weźmy, poczekajmy.
Nie chcesz czekać do rozprzestrzeniaj. Jak pomóc im poczuć? No wyjaśnienie jest za pomocą uderzeń. No ale przecież uderzenia nie od nas idą. Idą z góry. Nie, nie. Jeżeli będziesz im wyjaśniał jemu coraz bardziej, on poczuje uderzenia, zanim to uderzenie dojdzie do niego. Poczuje to uderzenie wcześniej, tak jak na rentgenie widzi. Mówi, o, co to takiego? Patrzy się, pyta się eksperta, co to jest, a ekspert mu mówi, ty jesteś w niebezpieczeństwie. Znajdujesz się w niebezpieczeństwie, to znaczy, że jeszcze to się nie stało, ale na twojej drodze jest skrzyżowanie kolejowe i czegoś tam nie, to coś tam do końca nie pracuje. Ty w swoim rozprzestrzenianiu zaczynasz przybliżać zło, zanim ono już przychodzi w takiej oderwanej formie. Ty przybliżasz te zło mądrością i w tym jest właśnie ta różnica i unikalność nauki kabały, że kabała pokazuje przyszłość. Mądrzec to jest ten, kto widzi, co powinno zaistnieć, ale widzi to, ty się boisz i bierzesz to jako uderzenie, ale uderzenie, ty możesz go, widzisz go wcześniej i dlatego już nie pojadę tam, gdzie nie wiem, gdzie jest most, jest zburzony, tylko wybieram alternatywny z góry, alternatywną drogę. To jest to, co wyjaśnia ci kabała, ale jesteś w obowiązku odczuć te uderzenie, które na ciebie czeka. Jeżeli jedziesz, jesteś w obowiązku, żebyś poczuł, na ile jesteś w niebezpieczeństwie, a inaczej w innym wypadku nie skręcisz z drogi. To wszystko jest balans sił. Albo ta siła, albo a nic nie będzie. Jakoś tam przeskoczę, albo nie daj Bóg, to jest gorsze od śmierci i powinienem zakręcić. I tylko w takim przypadku, jak widzisz te uderzenia i czujesz tak, jakby to już się stało, tylko przy tym założeniu jest w stanie wziąć alternatywną drogę. W innym wypadku nie. Dlatego co robimy? Przybliżamy do nich te uderzenia, ale w formie teoretycznej, wcześniej, z wyprzedzeniem, nie w realnym działaniu, w realnym odczuciu. Ale to są, mimo wszystko są to uderzenia. No, ile ludzi nas odchodzi? No co tutaj robimy? Siedzimy, pijemy kawę i narzekamy, że tu jest ciepło, tu jest gorąco. Co to źle? Nie, tutaj dostałeś uderzenia od życia. Nie, dostałeś uderzenia wewnętrzne, dlatego uciekłeś. To się dzieje w ludzkości. Na ile ludzkość może uciekać. No gdzie mają wrócić? Do lasu? Że bezrobocie, brak produktów, chaos. Nie rozumiecie, co to jest 500 000 000 ludzi, którzy nie będą się zajmowali niczym. To jest koszmar. Co będą robić od rana do wieczora? Wyobraźcie sobie. To jest podstawa baza czegokolwiek, rewolucji, zaburzeń. Proponujemy im program ratunku. Tak? No widzę także na przykład dzieci i do dorosłych. Ile ludzi słyszy wyjaśnienie i ilu ludzi się interesuje, powiedzmy, piłką nożną z jednej strony, a wyjaśnić dzieciom, zaczynasz mu im wyjaśniać i dajesz im jakąś grę i tam zaczynają odczuwać to. I wtedy mogą zrozumieć wszystko, co im wcześniej wyjaśniałeś przez te 10 lat. Czyli możemy wymyślić jakąś taką grę masową dla tych bezrobotnych. Bardzo proszę. Żeby im to wyjaśniło na uczuciowym poziomie. A ludzie, no bardzo proszę, no przyjdzie taki czas, że zrobimy to, ale na razie nie mamy wystarczająco sił. Oczywiście, że jeżeli moglibyśmy zainteresować czymś naród, jest jakiś program, jak szukali tam, to by było bardzo dobrze, gdybyśmy doszlibyśmy do takich możliwości. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego, ale na razie swoimi siłami.
No ale koniecznie musimy to zrobić, dlatego że kongres, który organizujemy, to też nie jest mało. Gdzie widziałeś coś takiego? No oprócz meczy futbolowych, gdzie się zbiera jeszcze tyle uczestników? Tak, Moshe? Przedłużeniu tutaj, co Gilad mówił. Jakbym był ministrem, premierem i posłuchałbym, że chce uratować swój naród i co robić? Są 3800 duchowych metod i coś pan tutaj proponuje. No ja bym, no, niech pan weźmie na 2 czy 3 miesiące z tą grupą i co, pan jest nauczycielem, no to no, dać przykład. No taką prezentację, nie mogę wziąć całe państwo od razu, znowuć, pokazać to doświadczenie i jak można bez tego. No teraz proponują 1000 różnych wyjść z sytuacji. Całego życia nie wystarczy na to, żeby te wszystkie przejść przez te wszystkie doświadczenia. To jest niezrozumiałe. Dlaczego trzeba słuchać akurat nas? Chociaż to i logiczne. Nie przedstawiam sobie jeszcze, może po kongresie. Nie mam jeszcze obrazu takiego, gdzie mogę powiedzieć, że rozumiem od Bala Sulama, jak urzeczywistnić to, o czym on mówi, że na początku trzeba zrobić jakąś tam małą społeczeństwo, gdzie się będą ludzie zachowywać zgodnie z tym. To może być tylko pod warunkiem, że ludzie przyjdą do emanacji. My troszeczkę znajdujemy się, jeszcze nie do doszliśmy do tego. Możliwe jest też, że razem z tym, co on mówi, jest możliwość przeniknąć przez okrągłe stoły, wychowawczy system, wykształcenie. Dlatego, że wyjaśnimy im, przekażemy im całe wychowanie, nasze doświadczenia i zaczną to przyjmować. I możliwe, że dzięki temu będziemy w stanie dawać przykłady, jeżeli będziemy w stanie przeniknąć w system wykształcenia tu czy tam i dać przykład dla rządu, co robić z bezrobotnymi, dlatego że rząd musi coś z tym zrobić. I wtedy, jeżeli mamy ludzi, którzy mogą wyjaśnić i możemy już pokazać rezultaty tego, że pracują z publicznością, to wtedy będziemy mogli pójść do rządu i wyjaśnić im, że można właśnie w ten sposób zrobić, że jest możliwość taka, żeby zająć bezrobotnych, żeby dali dobry rezultat dla kraju i dla państwa i nawet dla budżetu państwa. To, że będą w stanie dzięki tej nauce i tym zajęciom związać się jeden z drugim i przeprowadzać to ciało, ten organizm do podobieństwa Stwórcy, nawet jeżeli nie będą o tym wiedzieć. To przyniesie siły, tak, i rozkwit, jak pisze Bala Sulam. Za kilka lat można było podnieść się nad całym światem, gdyby to było spełnione. I to się nazywa błogosławienie przez Stwórcę. I mamy przykłady takich rzeczy i mam nadzieję, że uda nam się ruszyć do przodu, ale na razie nie widzę takiej możliwości, żeby zbudować taki przykład tylko za pomocą wychowania. Tak? Może kongres może być przykładem, jak przyjeżdża tyle tysięcy ludzi innych i jednoczą się. Oczywiście, że to wszystko jest sztuczne, że to jest na kilka dni, to nieistotne.
że w ciągu życia nie będziemy mogli zrobić takie rzeczy. Mówiłem, proponowałem parę rzeczy, no, żyjmy razem, zróbmy jakieś gospodarstwa, jakieś służby zorganizujmy i może wychowaniem powinniśmy się zająć, ale Pan nie był gotowy do tego, tylko siedzieć razem i uczyć się, jeszcze troszeczkę Shivat Chabarim, ale nie wchodzić w takie wzajemne zjednoczenie, żebyśmy mogli pokazać przykład przez wykształcenie. Ja myślę, że jeżeli przenikniemy do systemu szkolnictwa i pokażemy przykład naszego tutaj centrum, te okrągłe stoły, pokażemy, na ile rozumiemy, co to jest naprawione społeczeństwo, to dadzą nam możliwość wejść do swojego systemu i tam już będzie to sens, żeby konkretnie bardzo mocno zainwestować w to, bardzo starać się pójść w tym kierunku i pokazać przykłady bardziej. No oprócz jeszcze wychowania są setki tysięcy, którzy przez dziesiątki lat znajdują się w tym systemie wychowania. Nie, oni nie przechodzą przez wychowanie. Oni przechodzą przez wychowanie kabalistów. Nie zjednoczyć się. Przechodzą tak jak biorący. Nie pracują ze złym początkiem, z punktem w sercu przeciw Stwórcy. Jednoczą się tylko po to, żeby im było jeszcze lepiej. To jest zupełnie inny styl pracy. Jak mówi Rambam, trzeba otwierać im to stopniowo. Jak kobietom i dzieciom, póki nie dojdzie do mądrości, znajdujemy się na zupełnie innym poziomie, na innym stopniu w stosunku do nich. Oni rzeczywiście jak w przedszkolu, a my, to nie można tego porównywać. Jakie siły stoją przeciwko nas i z jakimi siłami pracujemy. Mogą budować lepsze, poprawniejsze odnoszenie się do dzieci, w rodzinie, jakiś mądry budżet w rodzinie, dać im i jakieś, żeby czuli się dostojni, a nie jak bezrobotni. Będą czuli płody tego, zobaczą płody tego, co robią. To się nazywa praca. To się nazywa właściwa praca Stwórcy. To jest największa, to jest bardzo istotna praca. No, zakończyliśmy. Zaczniemy chociaż, no, powodzenia. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are to one hole.
to warriors racing toys.